Mandzio, zrzucić ci trochę kobla, trzymaj może. Au! No, co, uważaj, jak ja mogę ci pomóc? Dobra. Uważaj na tego. Fuck! Siemano, z tej strony Blow, a raczej Minecraft Steve Blow. Tak, nie wiem czemu nie mam skina, ale za to nasz gangman Mandzio ma skina. Dzień dobry. What the fuck, Enderman, dobra. I tak, dzisiaj wybierzemy się... Fuck. Zrób sobie to zbroj, bo będzie przepał. Ty naprawdę musiałeś się przygotować przed odcinkiem, nie? Pokazać swoją wyższość, więc dobrze, wykorzystam moje 5 bloków żelaza. Tak jakby wcale to nie wyglądało tak, że poszliśmy do endu i się okazało, okej, nie jesteśmy w ogóle przygotowani. No Madzio, to przez ciebie było ani kilofu, ani niczego, po prostu, o, to idziemy, dobrze, weź to idziemy. Weź bloczki budowlane też przy okazji. Zatem tak. No. Zarówno ja, jak i Blow. Byłeś kiedykolwiek w endzie? Nie był, dobra. Tak samo ja, ponieważ my się skupiamy głównie na graniu multiplayer. Wiem, że niektórzy się tutaj oburzyli, że mamy tyle widzów i no, to się było, nie tramy na Minecrafcie. Poczekaj, to było moim zdaniem śmieszne, ponieważ co ma liczba widzów do wiedzy o Minecrafcie? No. To znaczy, to ma to wtedy, kiedy nagrywamy poradniki do Minecrafta. Zarówno ja i Glow nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy znawcami i Minecrafta, umiemy budować cokolwiek, zatem tutaj prosimy bez jakiegokolwiek oburzenia, ponieważ i tak najważniejsze jest, żebyście to wy się dobrze bawili przy filmikach, a nie czy my znamy Mańwikie na pamięć. Ja żyję na przykład alfą nadal. Dokładnie. Dla mnie to alfa jest. A ja sobie betą żyję i jest spoczko i dobrze no się właśnie bawimy. Dobra, jeszcze chociaż sobie zrobię. Chociaż czasami żyję im w devem, ale to tak jak mam... Nigdy troszeczkę... nie gram w InVdeva, Minecrafta, nic mówić, ale okej. Okay. Poczekaj, jeszcze sobie zrobię łuczek, ale raczej łuk. Nie wiem, czemu tak zrobiłem. I jeszcze cobblestone Mandzio się przyda, pamiętaj o tym. No to weź go przy sobie, okej? Okay? Okej. Okay. A czemu ja mam mieć cobblestone? A nie ty? Tobie bardziej ufam. Dzięki, Mandzio. Naprawdę, wiesz, jakie to jest uczucie, tak poczuć, że ty darzysz mnie... Nie no, to niezwykłe uczucie, takie... To coś pięknego, że darzysz mnie tak wie... Jezu, no zawsze muszę pomylić crafting łuku. Nigdy mi się nie zdarzyło, że za pierwszym razem to zrobiłem, nie ja wiem. Właśnie przez to, że ty mówiłeś, że się pomyliłeś, to zacząłem dobrze craftować. W ogóle ludzie, słuchajcie, wy tam w odcinku Blowa pisaliście, że my to wszystko źle zrobiliśmy. Zatem ja tak naprawdę przestawiłem tylko jedno oko, bodajże lewe to z tej strony, teraz pod to, po którym stoję, w stronę właśnie do środka i zadziałało wtedy. I wiesz co, Blow? Jesteś gotowy? Poczekaj, Mandzio, bo co to jest? What the fuck? Tego Mandzio nie widzi, ale... Nie. Aha, jeszcze jedno, ostatnia sprawa. No. Ten filmik kręcimy w dwóch perspektywach, link no u Mandzio jest do mnie, a u mnie do Mandzia, więc możecie sobie taki zrobić trik, że możecie sobie dwa filmiki jednocześnie włączyć, w jednym wyłączyć dźwięk i sobie patrzeć, wiecie, tak, dwie perspektywy. Myślę, że to jest fajne. To być... Nie, to będzie na pewno zsynchronizowane, zatem wiesz... Dokładnie. Czyli na przykład teraz się pojawi i u mnie i u Blowa tutaj adnotacja, włączcie sobie tak, jeżeli mam internet, to ogarnię, no i miłego oglądania, dobra. Tak, dobra. Jeszcze sekundę im dajmy. Dobra, ciśniemy. Okay. Dobra, gotów jesteś? Tak, ty pierwszy, jedziesz. 3, 2, 1. Ale ty jesteś chamski, Mandzio. Oh. Okej. Dobra, zeskakujemy na sam początek na dół? Tak, patrz, pabo. Wow, 360. Wow, tutaj jest ten Jezu, jak on tego odrzuca. Dobra, Mandzio, ja się boję Endermana. Rób szybko jakoś... Nie patrz się na Endermany po prostu. Okay. Rób szybko jakoś dróżkę na górę, słuchaj. Dróżkę na górę, okej. Okay. Tylko jak się tu nie patrzy na Endermanów? Normalnie, po prostu się... Czekaj, uda może mi się tam trafić. Chociaż okay. Ja bardzo wątpię, żeby stąd mi się udało trafić. Chociaż było już blisko. Wow, naprawdę już blisko. Nie, bro, musimy tutaj troszeczkę wyżej pójść, ponieważ z takiej odległości mi się niestety nie uda to robić, nieważne jak się będę starał. Tak. Zastanawiam się... Uważaj na tego Endermana. Nie patrz się na niego. Wiesz go? Zamiast go Mandzio bić, to... Nie, ja go ignoruję, wiesz? Tak jest najlepiej. Ja też tobie to radzę. Dobra, ignorujemy wszystko. Patrzcie troszeczkę tak na dół, to wtedy... jeżeli się na nie... Ała, co mnie uderzyło? To blow, okej. Jak ja? No ty musiałeś mnie uderzyć. Gdzie ty jesteś, Mandzio? O, tu jesteś, chodź. I teraz tak musimy zniszczyć podobno te na górze, wiesz o tym? To wiesz, to jest chyba... Wow. A, ten bijecie Ender. Tak, okej. Dlatego się akurat spojrzałem chyba. I tak chcesz się przyjaźnić z Endermanami. O, nie bijmy ich, po co? A można to ze strzały zbić, czy nie? Właśnie o to chodzi, że musimy to zbijać ze strzały, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, wiesz. Dobra, wiesz, tam jakiś chyba filmik od Minecraft Polski oglądałem o tym, zatem troszeczkę tam
na pojedziecze. Dobra. Trochę z tego pamiętam. Okay, Endermanie sio. Dobra, zabiłem go. Tylko coś się tak rzucał. Dobra, i co później, jeżeli zniszczymy te porty, te chyba rzeczy? Chyba wtedy nam wygrywamy, ale w którym musimy trafić? A, no w te. I później to się zamienia na ogień. A wiesz może, jak to się fachowo nazywa, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. Au. Wydaje mi się, że dopiero wtedy możemy... Uważaj, Mandzio, bo tu... Nie patrzyłem się na niego. Wydaje mi się, że dopiero wtedy Ender Dragonowi możemy zrobić jakiekolwiek obrażenia, wiesz? Okej, trafiłem. I to wydaje mi się, że to było wyedytowane specjalnie tutaj przez twórcę tej mapy, wiesz. Co zostało wyedytowane? End, bo był załączony oddzielnie, nie był domyślny. No spoko. Dobra. Dobra. Jest. Czyli jak i tak w ostatnim odcinku chcieliśmy wejść do endu, to i tak by nam się chyba nie udało to, wiesz o tym. Bo nie był chyba wgrany ten end. Tak. Bo go wgrywałeś dopiero teraz. Żal. Ale i tak nie chcieliśmy wejść w tamtym odcinku. Chcieliśmy, ale ty się... ja trafiłem. Ja trafiłem, ziomeczku. Dobra, jeszcze słuchaj, o tam zostały. No, tam widzę. Tam jeszcze dwa chyba zostały tylko. Fuck! Yes. No dobra, odleciał. No odleciał, ale tutaj są dwa. Dobra, ja ten górny, ty ten niższy weź i... Jest, ja. Dobra. Dobra, i co i teraz? Chyba wszystkie? Już go nic nie trzyma. I teraz musimy zabić Ender Dragona, słuchaj. Dobra, strzelaj w niego, strzelaj, dziuraj go, że tak powiem. Ty taki kurde, on musi podlecieć tutaj, wiesz co, nie ma co tak strzelać, jeżeli on tak w powietrzu lawiruje, bo i tak dobra. My nie trafimy. Chcesz się podlatywać zaraz, to będzie. To ty we mnie strzeliłeś, czy...? Nie, Enderman za tobą musi być, tak jest. Jasne. Za i trafi mnie z łuku, ziomeczku. Ała! Rzeczywiście, no Enderman. No mówiłem, że jest za tobą. O, dobra. Jezu. Dobra. Jeszcze tylko trochę i go zniszczymy. Tak, wcześniej nas Endermany zabiją, wiesz o tym? To uważaj na nie. Dobra, pomagam tobie już, Blow. Już ci pomagam, fuck. 1,5 serduszka. Uciekaj. Co robić? Uciekaj. Dobrze. Mandzio, zrzuci ci troje kobla, trzymaj może. Zrzuci. Au! No, co, uważaj, jak ja mogę ci pomóc? Dobra. Uważaj na tego smoka. Fuck! Ojeju, Blow. Weź, wracaj tutaj się do mnie. Okej. Nie wiem, dostaję po prostu. Ja twoich hitemów tutaj nie ruszam, wiesz? Dobra, ale musiał we mnie trafić. Po prostu to jest Redota. No właśnie, to o to chodzi w tym, że wiesz, on tutaj spycha. No dobra. Czemu jestem Steve'em? Tak mnie to po prostu irytuje, że to jest niezwykłe. Okej. Idę już do ciebie. Idę. Wow, Endermany są nadal niektóre nastawione na ciebie mimo wszystko. Na mnie czy na ciebie? Tak, właśnie na ciebie. Ale dlaczego już... na mnie? Nie wiem. Czy jestem taki słodziak? No. Ty jesteś w Redota, to na ciebie powinni być nastawieni wszyscy. Blow, słuchaj, tutaj masz itemy te, obok tego. Okej. Już ci pomagam, a raczej staram ci pomóc. Dobra. Uwaga, leci ponownie. Dobra, fakt, nie mam strzału. Jak tak odlatuje, to nie ma co w niego tego, wiesz, strzelać, dopiero jak przylatuje. Dobra, troszeczkę ta chyba walka z bossem jednak... Uważaj! Oj, sorry, Mandzio. Blow, trafiłem w ciebie niechcący. Nie trafiłeś, ale uważaj, chociaż no możliwe, że trafisz. Dobra, tak, skupmy się, Mandzio. Dobra, się. Uwaga, nadlatuje, gotowy? 3, 4. O. On odlatuje od razu, jeżeli w niego się trafi. Ło, to było dobre. Dobra, poczekaj, bo strzały nam się zaraz skończą, wiesz? Mi na przykład zostało już troszeczkę ponad tak. Spokojnie. Uwaga, będzie miał tylko 3, 4. Aj. Dobra, i czekaj. Dobra, to jak nadlatuje, będziemy go tylko atakować. Mhm. Chodź tu do nas. Musimy kombo odliczać tutaj, wiesz? Okej. 3, 4. Jest, udało się. Dobra. Aj, ja chciałbym go jak on odlatuje też zaatakować, wiesz? Ale wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze ani razu tobie raz się udało trafić, a trochę show już zmarnowaliśmy na to, ale już ma prawie połowę HP, zatem wiesz. I powiem ci, że kicha będzie jak nam się strzały skończą. No właśnie dlatego mówię, że tylko w chwili kiedy przelatuje. Nie, to powinniśmy go tak zniszczyć. Dobra, uwaga, nadlatuje. Jeszcze nie. What the fuck, co on robi? Jakiś tutaj... No chodź, podleć do nas. Chodź do nas. Kicie. 3, 4. Oj, prawie. Jak tak chodź już jest, wiesz, tak jak jest bliziutko, w ostatnim momencie trzeba do niego strzelać już. Jak coś wtedy... to sobie już naciągnij ten łuk. Tak, ja cały czas tak trzymam. W ostatniej chwili nie naciągnij. Uwaga, nie leci, jeszcze nie. Odwróć się pewnie, poczekaj. Dobra, słuchaj, to co, od tego momentu przyspieszamy już tą walkę, żeby ludzie tak nie musieli patrzeć, bo to jeszcze trochę nam dobra, zajmie. Dobra. 3, 4! O, jak ładnie.
No chodź, Ender Dragon. On nas nie lubi. O, leci, leci. O! Ohu! Dwadnie! O, jaki hit! Pięć razy go uderzyliśmy! No, nice. Jest! Udało się. Pięknie. A pytałeś się, skąd mam porkshopy? Mi się zryspiły i krowy, i świnie tam. Na tej trawie, nie wiem dlaczego. Gio Mandzia, tu podziwiam. Eks! Jej, 50-62 level. Wow. Dobrze, Mandzio, możemy sobie pogratulować. Chodź, gratuluję. Wracamy, chodź. I koniec gry. Czy można to jakoś przeminąć? Tak, Skype'em. O, cześć, zombie. Hello? Mijamy, hello? Mijamy, dobra. Hele? Oła, nie bij mnie. Dobrze, i to chyba tyle w Czekaj. Tym Ogólnie zakończmy to jakoś ładnie. Kurde, okay. Pokażmy dokładnie, co zrobiliśmy. Dobrze, więc zatem może to na się game wszystko modzie zajęło, już. Tak, game mode 1. Okej, okay. Game mode, zatem tak. Ja sobie tutaj pozwolę rozwalić tutaj wokół tego i pokazać, gdzie moje startowało z tego. I to się wszystko rozwinęło w coś takiego. Tak, czego najbardziej jest fajne. No, z czego najbardziej jestem dumny z tego grindera, który rzeczywiście fajnie tutaj wygląda. No, się zabiłem pierdyliort razy na jeszcze próbowanie ten color wheels fajnie. Tak. Go po co to żelazo, to nie wiem. Ponieważ na prawdziwym Wiktorym Monumencie tutaj jest jeszcze bloczek złota i diamentowy, zatem wiesz, poza tym chciałem, żeby było symetrycznie. No. Tak, licznik śmiertnik jest nieaktualizowany od 50 lat, zatem tutaj się naprawdę nim nie sugerujemy. A u Bloa jak to wygląda? U Bloa to bardziej w kobel właśnie? Tak się zaczęło, że był ta Badrock, później przyszedł Delty, który zrobił Bloowi generator obsidianu. O, kurde, spadam. Dobra, jestem. Cobblestone'a, poza tym tutaj tak się rozpoczęło i jedyne, z czego jestem dumny, to chyba z domku, bo myślę, że nawet fajnie wyszedł taki Redditowy mały. Redditowy domek. Tylko tutaj nie trafiłeś z oknem chyba. Właśnie nie miałem szybek, więc wiesz, nie mogłem zrobić, ale chyba już mam nawet w piecyku przypalam. Dobra. Chociaż nie wiem, nie mam. Dobra, a nie i mam. Tutaj był ten generator tego obsydianu, co wam pokazywaliśmy, jak go zrobić. I ogólnie, albo wiesz co? Nie wiem, czekaj. Nie, u mnie się zrespiły krowy i wiesz, że one przeszły, że jedna przeszła chyba tym mostem do ciebie, bo u ciebie wiem, się... Wiem, bo ja je zaprosiłem do siebie. A, ty je zaprosiłeś, u ciebie się zrespiła świnka. Dokładnie. Ale ty już jej nie zobaczysz, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jest tutaj. Jesteś bezduszny, Mandzio, dobrze. Jest mi teraz smutno i Mandzio jest wredny. No ale jak mogłeś moją świnkę zabić? No jakoś. Tak, ty widziałeś, że ona była, bo byłeś wylogowany wtedy. Dobrze. Dziękuję. Dobra. I ogólnie, jako że my nie potrafimy osądzać, czy ktoś tutaj wygrał, czy też nie, nie zamierzamy tutaj tego osądzać, bo ogólnie to nie jest seria na zasadzie, kto tutaj jest lepszy, tylko ogólnie właśnie, że Blow versus Mandzio gin Blow. Tygin. No, okej, bo poczekajcie. Tak. Tak. Więc... Czekaj, co Mandzio? Masz game mode? Nie. Yeah. Ale, no... Ale ciszka.
O! No! No! Jest! O, dobrze, i tym już... walkę. Tak, yeah. I tym ostatecznym starcie możemy zakończyć ten sezon Blow vs. Mandzio. Jeżeli czekaj, wam się... szkoda, że nie jestem głodny, bym zjadł jeszcze tu swoją świnną się, ale sobie jej nie zjem. Aha. No, jeżeli wam się sezon podobał i ogólnie, to zostawcie tą łapkę w górę, komentarz. Właśnie, jeżeli wam się podobał w ogóle pomysł na serię i czekacie na kontynuację, koniecznie zostawcie tego lajka pod tym filmem. No, bo myślę, że to zachęci nas zmotywuje. Bo jesteśmy żebrakami. Dokładnie, a przy okazji... żebracy muszą się żebrakować. Dobra, więc jeszcze raz dzięki i no Mandzio wygrał tym razem. No, ale papa blow. Oh, fuck!